Znika miejsce, które wielu osobom kojarzy się z młodością. W katowickiej Ligocie trwa wyburzanie domu studenckiego nr 3, który należał do Uniwersytetu Śląskiego i w którym przez kilkadziesiąt lat działał klub Straszny Dwór. Kiedy budynek zostanie wyburzony, w jego miejscu deweloper rozpocznie budowę mieszkań. Łukasz Kądziołka. Ten budynek był świadkiem wielu imprez. Dzisiaj dom studencki nr 3 w Katowicach Ligocie znika cegła po cegle. Wraz z budynkiem akademika nie znikają jednak wspomnienia byłych lokatorów i osób, które przychodziły tu do tak zwanego Strachola, czyli klubu Straszny Dwór. W każdą środę był jakiś koncert. Głównie były to koncerty zespołów amatorskich lub takich rozpoczynających swoją karierę. Mogę tylko powiedzieć, że pierwsze kroki w Strasznym Dworze stawiały takie zespoły jak Mysłowic, Łzy czy Akurat. Ale oprócz tego były również występy gwiazd tam tych lat 90. i początku lat 2000, czyli mieliśmy przyjemność organizować koncerty kultu. Klub zakończył działalność w 2006 roku, a DS3 opustoszał już kilka lat wcześniej. Został on w roku 2019 sprzedany, dlatego Uniwersytet Śląski absolutnie nie ma żadnego związku już teraz z tym budynkiem. Natomiast pozostałe akademiki DS1, DS2, DS7 zostały poddane kompleksowej modernizacji, również termomodernizacji. Nadal mieszkają tu studenci, prawie 1000 osób. Teraz będą mieli nowych sąsiadów. Spółka, która kupiła od uczelni akademiki jego otoczenie, ma zamiar wybudować tu mieszkania. Obiekt, który kupiliśmy, nie nadawał się do odnowienia, dlatego że nie spełniał norm budowlanych, obecnych norm budowlanych. W związku z tym musieliśmy podjąć decyzję o wyburzeniu i na tym terenie wybudujemy 3 bardzo ładne, moim zdaniem, budynki mieszkalne 4-piętrowe. Patrząc na tempo, w jakim znika dom studencki, wyburzanie nie potrwa długo. Budowa nowych mieszkań ma rozpocząć się pod koniec pierwszego kwartału 2024 roku.